musisz jakiś hardcore wymyślić. Co robicie? Że ukradliśmy widza. Wiesz, jak się zachowujesz? Jak własna matka. Marcel! Kamil wygląda jak moja babcia Elżbieta. Do basenu! Na kolana. Moja mama powiedziała, że nie ma szans dojechać na kartę. Ty w ogóle pamiętasz, o 11 się umawia, on się zawsze umawia i w ogóle nie wie z kim i na którą godzinę. Siema, wstaliśmy, dzisiaj nie wyspałem chyba za bardzo. Gracek. Chyba jesteśmy. Tak dobrze spało. Ej, coś ci miałem powiedzieć i mi wypadło z głowy tak szybko. I nie wyspałem się chyba, wiesz? A czemu wyspaliście w tą stronę? Wiesz, że mnie stopami kopaliście? O, ogarniamy się i się widzimy chyba. Dobra, wariaty, ogarnęliśmy się już, jest energia. Nie. Jesteśmy ogarnięte, tak, uszykowane, powiedzmy, w miarę. Jedziemy dalej, jej. Po takich latach spotkanie. Chłopcze. Dwa lata temu, jak nagrywaliśmy tyle do naszej pierwszej nuty. Nie, i do Mister Polski wtedy. Pamiętam, ostatni raz chyba Mister Polska, jak byliśmy na tym koncercie takim małym. W sensie to było zamknięte. No to było później. Gdzie masz ten motorek? Hej, coś tam? Wiesz co? Już teraz przyjedą kamperem, bo on jest w kamperze. Naszym wyzwaniem jest to, żebyś zrobił jak największy napis na piasku Sixteen. Dobra. A obok może być mały napis Teens. Nie pomyśl. A drugie wyzwanie będzie takie, że przy tym napisie musisz nagrać TikToka do Hany Montany. Powodzenia. Słońce jest. No jak ekipa się dołączamy do tego Hany Montany, że już nie, tak, już nie zrobi, będzie. No. Nie będziemy cię męczyć, tak? Nie będziemy ci za dużo dawać. Mój podpis jest tak krótki, że się zmieści. A. Żeby to się nie zmyło, nie może padać. Nie, to jest taki, że się nie zmyje. Szymczak. Boga. Okej. Na karandu. Zdobyliśmy aż chyba 5 podpisów, co nie? No tutaj chyba za jednym razem, tak więc to jest mega ulga. Ej, mega dużo wyzwań będzie. Boję się, że połowę z tych podpisów będę musiał zmazać, co nie? Jak będą jakieś ciężkie wyzwania. Ale postaram się to wykonać. A to wszystko zobaczy się za niedługo. Tak więc oglądajcie do końca i tam dostaniecie na końcu informacje. Wariaty, teraz jedziemy do bardzo mocnego twórcy. Tak więc będzie trzeba zrobić tak, że weźmiemy ten motor, wyprowadzimy go, żeby on na razie nie wiedział, że ten motor jedzie tutaj, w tym, żeby może nie dał mi aż takiego mocnego wyzwania, bo ja wiem, że jak on zobaczy, że ten motor jest tutaj, to powie coś takiego kosmicznego, że będę musiał, nie wiem, ten motor dać na górę, będę musiał tam nim stać i tak dalej. Dobra, wariaty, jesteśmy ku celu. Wzięliśmy ten motor, więc dobra, spalamy go. Mówicie biegnąć, dawaj. Dawaj szybko. Nie, no co? Szymczak. Ej, powiem ci, dostałem takie wyzwania od nich wszystkich, że ja to będę robił 5 dni, nie? Jechałeś na tym, czy nie? Jechałem. Ile? Chcesz pojechać? Nie. I tak musisz się ze mną przejechać. No dobra, jak to się jeździ na tym? Ale czekaj, chcesz sam pojechać? Nie no, no sam? No dobra, a to z tobą, ale to musisz się posunąć, bo to jest ogólnie jednoosobowe, ale damy radę. Dobrze, przejedzie, spokojnie. No powoli sprzęgło puszczasz. O, dobrze. Teraz możesz puścić tego. Dobra, ogień! Teraz dwójkę, ale musisz sprzęgło. Musisz sprzęgło wrzucić. A jakie sprzęgło? Tu jest! Serio? Tak, no. Wrzucasz sprzęgło dwójkę, no. Już jest dwójka? Teraz do góry dwójkę wrzucasz. A jak do góry? Do góry, musisz do góry ten kapsel. Musisz do góry ten kapsel. Nic nie rozumiem, stary. To i masz to, co nie? Ja na to mówię kapsel, nie? Dlaczego? I później musisz tak do góry to podrzucić. A, do góry. No, bo jedynkę masz na dół, luz masz tak po środku i później masz dwójkę, trójkę. A jakie śmieszne gówienko w ogóle. Ale mega, to jest. Wiesz, że to jeździ 70 na godzinę normalnie? Ja bym się zabijał, jakbym jechał przecież na tym 70. No jechałem 70, to powiem ci, że masakra jest. A kto robi wyzwania? Wszyscy czy co? Nie, w sensie ja muszę tak ogólnie robić wyzwania, ale oni mogą mi pomagać. Tak więc możesz dla naszej trójki wrzucić. Ja robiłem masę wyzwań w mojej historii YouTube'owej. Masę. I najgorszą rzecz, jaką robiłem, tak szczerze, paradoksalnie, bo ja skakałem przez płonącą obręcz, ja chodziłem po jaskiniach, skakałem na ślepo z bungee, ale zupełnie szczerze, większym wysiłkiem i gorsze dla mnie było, ale musicie to zrobić jeszcze, jak jest pogoda. Nie pamiętam, ile ja biegłem. Ja biegłem chyba 3 albo 5 kilometrów. O Boże, weź, nie, daruj mu. Jak on jest wariat, to zrobić? Wszyscy naraz to zrobić? Nie, on wystarczy, że zrobi. No chyba, że wy pomożecie, każdy metr przebiegnięty wasz też będzie liczyć, ale ja biegłem
chyba piątkę czy trójkę? Nie pamiętam. Dobra, niech będzie, jakie jest was troje? 3 kilometry, ale musisz być ubrany tak na cebulkę, że termiczne, długie spodnie, na to narciarskie, góra i biegniesz tak 3 kilometry. I możesz się zatrzymać. Jak będzie taka pogoda. Tak, nie możesz się zatrzymać. Jaka reakcja? Ale moja była podobna, stary, wtedy, jak to musiałem robić. Ale dobra, dużo trenuję, tak więc powinienem sobie poradzić. Ale ile? 3 kilometry, 5? Ja biegam 3 kilometry, no. Dobra, to 3, tak? Trójka? 3. To było przerypane. Przysięgam, to było przerypane. I Kinia, ty też rzuć wyzwanie. Ja nie jestem takim typem influencera. Sebastian? Co? Wybierz coś. Zrób się na radę. Ty wymyślałaś mi rzeczy kreatywne, nie ja. Ale to do ciebie na film, to jak 100 widzów narykaliśmy, a nie jakie to osoba miała robić. Wymyślaj coś, jak chcesz. Ale to ja nie byłam przygotowana. Cokolwiek. Ale wy tak robicie właśnie, że na teraz, czy że potem? To ty dałeś na potem. Nie, ja muszę to wykonać, jak jadę z Krakowa na Hel. W tym czasie. W tym czasie muszę to wykonać. Tak więc będę musiał się zatrzymać, kupić jakieś ciuchy i pobiec. Więc fajnie, nie? Nowe ciuszki sobie kupicie. W Gdańsku obok Neptuna, tam macie taki posąg, to jest na Długiej, na ulicy Długiej. Na całą tą puszczacie swoją piosenkę i ją śpiewacie. Jezu. I tańczycie. Tak, bo to jest główny Gdańsk. Tylko on. No, Dobrze. A jaką piosenkę? Wybierzcie sobie. Może już tam wiesz, jak chcesz. No dobra, spoko, no to co, no to kolejny deal. Dawajcie, lecimy po marker. Chodź, teraz ja cię przewiozę. Dobra, zginę. Dobra, jak mam się trzymać, to nie chcę zginąć. Co? W powietrzu trzymaj! Jak w powietrzu? O kurde, nie spadłem! Ja chyba umarłem! Jeszcze się oplułem na sam koniec. Albo ciebie. Trudno. W ogóle moja mama. Dzień dobry, mamo. Dobry. Cześć, hej. Dzień dobry. Maźnik, gdzie chcesz? Zmieścisz. To obok Kurego mam na dole. Szymczak. A ile powiedziałem? Kamperem troszkę dłużej. No, to tylko. Cyk. Mówisz, że się nie lubi. Powodzenia. Nie zatrzymujemy was już w takim układzie. Siemano wariaty, jesteśmy na stacji. Kurde, można w końcu sobie stanąć na nóżki. I powiem wam tak, idziemy teraz sobie na stację. I chyba z mamą będziemy robić teraz zupkę chińską. Mamo! Pokaż tutaj kuchnię, jak wygląda. Mama już jest po prostu z nieumytą głową. Nie, mamo, zawsze pięknie wyglądasz. I co, i da się tutaj zrobić? Da się wszystko, zaraz poprzełączamy. To dawaj, ja chcę to pozobaczyć. I w ogóle tam sobie spaliśmy, ja, Eliska, Gracjan. Tutaj spał operator, pięknie się zasłonił. A tutaj mamusia i Jula. Sobie rozłożyły i sobie spały. To mamo, rób, ja idę na stację. Kocham cię. I powiem wam, że jestem tak spocony, jak świnia jakaś, nie? Bo tak szczerze, to już, o, muszę was umyć troszeczkę. O kurde, chyba was jeszcze bardziej roztarłem. Dobra, teraz pięknie wyglądacie. Powiem wam tak szczerze, że już jestem taki spocony i tak dalej. Ale chcę coś ciekawego sobie kupić. Bardzo fajnie będzie. Jabłko, wiśnia. O, jakie lody są? Tylko te? Wybiorę tego. Skąd go masz? Znajdziesz mi? Proszę. Patrzcie, jak wyhaczyła. Dobra, biorę. Ej, tak bym się położył tutaj, jest takie piękne słoneczko. Chwila w końcu odpoczynku, powiem wam, super się czuję. Ale ogólnie tym kamperem ja bym tu jakąś wyprawę się wybrał. No i czy napisać w komentarzu, gdzie się wybrać? W jakiejś Chorwacji, o, Chorwacji. Grzeje ci się woda na tak? Tę zupkę. Uuu, a będzie piszczał czajnik? On wydaje taki dźwięk, jak Eliza jest na mnie wkurzonej. Subwaya będę jadła. Marcel, z czym chcesz Subwaya, Jula się pyta. Jesteś w teledysku, mamo. Jula się pyta, z czym chcesz Subwaya, miałeś sobie obojętnie, wybrać. Obojętnie. Dzisiaj przyjmuję kanał Gawronka. Marcel się będzie mój operator. Siemano wariaty, w dzisiejszym odcinku. Cześć, robisz tak oczy. Siemano wariaty, w dzisiejszym odcinku będziemy kradli motor Kurego. Ale nie, jednak nie, bo już mamy ukradziony, więc teraz zbieramy podpisów od influencerów. Serduszka dla mamy w komentarzu, jak za to, że się tak stara. Ej, proszę, mogę nagrać mamie drillowe takie te ujęcia? Takie gangsterskie ujęcie ci nagram, dobra? Ty mnie zawsze nagrywasz, jak ja wyglądam, jak nie powiem. Jak się powa, każdy pisze, że ślicznie wyglądasz. W najgorszym stanie. Każdy pisze, że ślicznie wyglądasz. No bo zobacz, jak nagrywam ciebie, jak jesteś w takim średnim stanie, gdzie ja uważam, że i tak wyglądasz najpiękniej na świecie, to ludzie jak zobaczą ciebie, jak będziesz umalowana, to powiedzą, ja cię kręcę. Ja jestem umalowana raz na... No właśnie, i dla ludzi to jest wtedy event. Dobra, uwaga, róbcie edity z tego. Wszystką pamięć zajmiesz. No ale tobą zajmować pamięć to sama, sam zaszczyt. Dobra, mama, naprawdę muszę ci nagrać drillowe ujęcia. Musisz teraz się oprzeć o tą lampę. W
Wiesz co, idź tam, twoja zupka już stygnie. Dobra, a pokażesz jakieś takie znaki gangsterskie? Pokażesz? Tak, ja nawet nie wiem, jakie są znaki gangsterskie. No nie wiem, tak jak robiłaś. Ja wiem tylko, że mam tłuste włosy. Nie, naprawdę ślicznie wyglądasz. Marcel, jak wyjdzie choć urywek z tego, gdziekolwiek, to wsadzę no, mamo, cię, naprawdę, pokazać... jak będę cię następnym razem gdzieś wiozła, to cię sama wysadzę gdzieś w lesie. Znaki gangsterskie musisz pokazać. Ale... Są te znaki gangsterskie. No, i pokaż, jesteśmy z osiedla. Znaki gangsterskie dla mnie to jest jakiś, nie wiem, język migowy. Nie, spokojnie, chyba. Patrz, patrz, mamo, pokaż tak. Tak, pokaż. Znaki gangsterskie. Uuuu! Ty chodzisz w tych skarpetkach? No, czemu nie? Czarne skoki, razem z ekipą napady na bloki. Buja się kamper, buja się łóżka. Lecę motorem jak Maria Skłodowska. Chodzę po róże na pełnym luzie. Zakazy się łamie, o mam ale. Chodź tu, widziałem co zrobiłeś. Nie, nie, zostaw mnie precz. Co zrobiłeś? Nic. Przyjechaliśmy do... Zielone, zielone, robię sobie zielone. Wariaty, dajcie mi jeszcze 2-3 lata i będę miał swoją chatę i będę tam nagrywał fajne, fajne rzeczy, naprawdę. Siemano! Wy kamperem jeździcie? Tak, no. Jezus, z mojej nowy wyszedłem z takie światło, nic nie widzę, nie? Siemano. Witam widzów! Dzień dobry, cześć, cześć! Kakuj. Witam. Siemano. Siemano. Tutaj... Hejka, cześć. Takie malutkie to jest. No, taka motorinka bardziej. Co to jest? A to jest od Kurego, tak? Tak, to jest Kurego, no. Tylko, że nie przesadzaj z prędkością, proszę na ciebie. Co to? No i co? Proszę państwa, palią przyjechał fajna zabawka. To widzisz. A to już było całe pomalę. Dobra, musisz wymyślić mi wyzwanie. Mały tatuaż zielony, słyszałeś? Jak ci to odpowiada, nie? A, to jest po kropkę zieloną? Okej, może być. Nie, mały tatuaż zielony. Mini tatuażek. Bo ja ogólnie z kostki mam tutaj. Stary, na spodzie stopy możesz nawet, jak chcesz. Dobra, dobra. Zielone, tak? Zielone, tak. Dobra, ile centymetrów około? No, może być nawet 2. Proszę, żeby tak? Dobra. Mamy deala, będzie zielone. Ej, wszystkie wyzwania są różne strasznie. I ty pierwszy dałeś mi tatuaż, zarąbiście. Centrum. Dobra, mega fajnie, mamy to i lecimy teraz do następnych influencerów. Siemano. Siemanko. Cześć, cześć, Siemanko. Cześć, Dawid. Cześć, Marcel. Chodź, gdzie to macie? Pokażemy ci komnatę tajemnie. Pokaż, 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 ja muszę tylko nagrywać już? Nagrywam. Siema, zapewne. Dzień dobry. Co tu się dzieje, co tu się... O, ty ładny, ładny. Ładna bestia, co? Ale Palionowi się pewnie nie podoba, bo mało zielonego, co? Nie, no trochę jest. No ja. Trochę jakieś elementy. A zgadnij od niego, jakie wyzwanie dostałem. Puścić jakąś jego nutę w trakcie jazdy, coś w tym stylu? Nie, napisać sobie zielone na tym, na... Znaczy wydziarać, tatuaż. Dziarę masz zrobić? Tak. Oj, ja, to jest grube, no. Gdzie będziesz robił? Kostce, na stopie gdzieś? Wiesz co, na nodze jakoś, no. Czyli co, ja wyzwanie też muszę dać? Tak. Wiesz co, bo ja mam wysoką wadę, ja mam minus 10, na przykład wadę okularów, nie? Kurde, nie wiem, no. Czy ktoś was ma okulary w waszej ekipie. Wiesz co, ja nosiłem, ale przestałem, bo jakoś dużo mi to nie dawało. Wiesz, ja miałem chyba 0,5. Okej, okej, okej. Minus 0,5. Kurde, dałbym coś właśnie z oksami, żebyś zrobił, tylko wiesz, żeby właśnie, może nie podczas jazdy, żebyś się nie zabił. O to chodzi, nie? Będziesz musiał zapamiętać 5 podpisów na tym, na tej motorynce i będziesz musiał je wskazać, jak będziesz miał zamknięte oczy. Czyli zabandażują ci oczy i musisz je wskazać, gdzie one były. O kurde. Tylko wiesz, dotykając. Aha. Czyli jak tutaj jest jakaś wanneska, tak? No to wiesz, lecisz na ślepo, masz zamknięte oczy i musisz, wiesz, po dotyku wskazać idealnie na ten. Dobra. 5 podpisów. Mega fajne jest to 5 wyzwanie. Podpisów, to jest dobra, ale to jest mega fajne wyzwanie. Każdy w ogóle daje inne wyzwania z innej kategorii. Tutaj będzie na pamięć tak naprawdę i na wyczucie, na instynkt. Tak więc no, mega fajne wyzwanie, dzięki wielkie. Proszę bardzo, proszę. Dobra, no i trzymaj marker, podpisuj się tak, gdziekolwiek chcesz. No dobra. Jeśli chcesz gdzieś z tyłu, to mogę go wyprowadzić. Dobra, damy tak. No i klasa. Masz podpisik, mam nadzieję, że nie zniknie. Proszę państwa, tu. Jest mega... Lipa, nie? Nie, a dajcie to coś. Bo tak, żem ciągnął za klamkę, żem wyrwał klamkę. Nasz operator ma za dużo siły. Chcę wyrwę klucz środka. No to właśnie. Nie, czekaj, pa. O, dwóch siłaczy. Yes. Ej, czemu wy od razu tam nie schowaliśmy? Co pan powie? No zepsułem, no. Ale już naprawiłaś. Czekamy na kolejną tym razem influencerkę i zobaczycie za niedługo, kto to jest. No. Wariaty, jesteśmy u Wiki Gabor. Co? Co sobie zapewne to Wiki? Pisałem sobie z Eliską. Czeka, Maszę. Ale to jest ostre. Chyba tak nie zrobisz. Dobra, musisz się przebrać jako balerina i iść.
Serio? Serio. No bardzo, patrz się, kiedyś chodzę, że to jest to nie koniec jeszcze. Musicie przebrać jego balerinę, iść na centrum, do centrum, w Wawie. On tego nie zrobi. Centrum i robić piruety. Tak pięć. Ale pięć i uciekam, jak tak, o, bierę kopciuszek, jak kopciuszek. Jak kopciuszek. Ale pięć, musi być pięć. Oj, Marcelki. Ja na odcinku Teens, jak miałem się ubrać, w co ja miałem się ubrać? Wy nie ma mocnych. I nie ma mocnych, miałem strój i tak dalej, to ja nie dałam rady. Ale fajne, fajne to jest wyzwanie. No dobra, trudno, no muszę to wykonać. Dawaj, chodź, siła! Dawaj, ej, na stopę mi to! Dobra, 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 jest, jest. Lepiej, żeby ci wjechał na stopę niż... Już mi raz zjechał na stopę. Wow! Ale dobra, influencerzy, nie macie podjazdu do tego podpisu. No, on mi się nie podoba, ale ty i Czajnik chyba najlepszy podpis zrobiliście, tak, tak jak patrzę tak obiektywnie. To jest Czajnika? To jest Czajnika, no. Czajnika. A dziękujemy, Kejka. Fajnie, że przyjechałaś. Dzięki. Dziękuję, dziękuję. Dzięki wielkie. Proszę Państwa, dotarliśmy do Krakowa i mamy za sobą najważniejszego influencera, do którego dotarliśmy. Maksiu, jakie masz wyzwanie dla mnie? Dotarliśmy tu, chłopie, po dwóch dniach do ciebie. Moje wyzwanie do ciebie jest takie, no, żebyś na swojej trasie znalazł sklep motocyklowy, wszedł do niego i mówisz do pani, że chciałeś dołączyć do jakiegoś poważnego klubu motocyklowego, bo ty nie jesteś byle kim, i pokazujesz jej zdjęcie na swojej motorynce, znaczy na, nie swojej, na motorynce, w garniturze. Musisz dawać takiego mega poważnego, że mówisz to na poważnie. Dobra. I to jest całe wyzwanie. Ej, ale szczerze, kozak, wyzwanie. I w sumie pierwsze takiej kategorii. Bo każdy takie wyzwania w ogóle są wszystkie różne wyzwania. I daj w sumie jedno z fajniejszych. Dobra, autograf, który wymyśliłem 8 lat temu. Dobra. Uwaga. O, co to? Oj, ale nie, po to jakieś takie. 8 lat temu, No i proszę Państwa, jesteśmy w Krakowie i teraz pora na wyzwania. Lecimy je zrobić, a zobaczycie je w kolejnym odcinku. A jeśli chcecie zobaczyć urywek z filmu, gdzie robię wyzwania, to śledźcie mojego Instagrama, bo we wtorek wleci na kanał nadawczy. A cały film pojawi się w sobotę o godzinie 17. Siemano!